Dzisiaj witam was bardzo serdecznie. Jak pewnie słyszycie, coś niedobrego stało się z moim głosem. Ale niestety, no nie jestem w stanie poradzić. No i 5 dni czekam, aż to się w końcu skończy i dalej mi ten głos nie wraca do porządku. Więc stwierdziłem, dobra, nagram odcinek, zobaczymy jak to będzie działało, więc mam nadzieję, że dasz feedback w komentarzach. Czy ten głos jest taki tragiczny, czy mogłoby być lepiej, czy w sensie, czy nawet ujdzie, czy nie za bardzo. Daj znak, w każdym razie, my dziś gramy w quizy, znaczy gramy, czy w quizy można grać? My dziś robimy quizy i parę quizów między innymi. Ten, no to piękny, jaką filmową postać najbardziej przypominasz, przygotowałem dla was dzisiejszym odcinku. No więc zaczynamy. Dobra, jaką postać najbardziej przypominam? O, to jest pytanie, zawsze jestem ciekawy, jaką postać z filmu, w ogóle nigdy nie jestem ciekawy, ale stwierdziłem, że to sprawdzę, dlaczego nie? Jeżeli tak quiz mi się pojawi, to dlaczego miałbym tego nie sprawdzić? Jaki jestem? O, to jest pytanie, jestem uparty, troskliwy, odważny, nie wiem, inteligentny, to nie mogę, tak nie mogę tak od sobie powiedzieć, bo to było takie, wiecie, takie nie za dobre, jak masz sobie mówić, że jest inteligentny. Więc dajmy, że jestem lojalny, jak prawdziwy rycerz. Czy coś w tym stylu. Jakie jest moje ulubione zwierzę? O, jakie jest moje ulubione zwierzę? Oh, damn, jeleń, uznajmy, że jeleń, dlatego, że jelenie są fajne. Znaczy, no koń na pewno nie, konie są takie, jakoś nie wiem, też się bałem koni. Kot jest spoko, ale mogło być lepiej. Orzeł tak się, jeleń, zostajemy przy jeleniu. No wśród tych nie ma ulubionego koloru, no kurczę, niedobrze, no nie ma takiego koloru tutaj pięknego. Nie ma fioletowego, więc weźmy, a kiedy mi się podobał niebieski. Co najbardziej lubisz robić? Walczyć, jestem prawdziwy fajterem. No, nie jestem fajterem, może nie za często mi się zdarza walczyć, ale to może dlatego, że mam 21 lat, nie wiem. Najbardziej to ja lubię wygłupiać się, bo to robię ciągle cały czas na YouTubie, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest trochę śmieszne, może nie jest, może staram się przynajmniej, więc wiesz. Czym byś władał? Pistoletami, mieczem, rękami, magią, oh damn, mieczem. Zawsze mi się podobały takie piękne klingi. Obecnie nie mam przy sobie tutaj za bardzo żadnego miecza, ale za to mam myszkę, którą dostałem ostatnio. Wiem, że to wygląda na strasznie zły placement, ale dostałem taką myszkę. Ona się nazywa Corsair Katar i ona jest niby do moby. Ja gram często w Dotę, więc bardzo nie przetestuję, czy to jest taka dobra myszka, czy to w końcu nie jest. Ale pewnie jest, bo to te myszki, które są robione generalnie pod jakieś konkretne gry, zazwyczaj się sprawdzają. Więc jestem ciekawy, czy to się sprawdzi lepiej niż moja obecna myszka. Wybierz obrazy. Boże, jaki obrazek wybrać? No ja nie wiem. To mi się kojarzy z takimi indiańskimi rzeczami. Nie. Impreza jest spoko. Imprezę mógłbym jeszcze wziąć. Motylek słaby w więzienie. Dobra, okej. Okay. Impreza, zdajmy się imprezę. Percy Jackson. Jesteś urodzonym przywódcą zdolnym do wielu poświęceń. Jesteś dosyć inteligentny. O, dziękuję, że dziękuję. Przestań, że dziękuję. No, już wiem. No, nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi, kto jest Percy Jackson, ale zawsze chciałem się dowiedzieć, jaką gwiazdą jestem, więc wiem, ale nie wiem, co to za gwiazda. Lecimy dalej. Z kim spotkasz się na randce w ciemno? I to jest kolejna rzecz, wiem. Ja nie mam, gdzie jestem wolny, mogę sobie robić takie testy. Uspokój się, nie czepiaj się. Więc tak, jaki ja jestem? Szalona, wysoka, wrażliwa, niemniska, kreatywna, wyjątkowa, kochana. No nie wiem, no prawdę mówiąc nie wiem, ale mogę wam powiedzieć, czym ostatnio się zajmowałem. Ostatnio pisałem grę, na zaliczenia na studia, bo ostatnio mieliśmy takie zaliczenie, że na powiedział nam pan, napiszcie grę, bo gra mi jest potrzebna. To ja mówię, no dobra, no to jak mam napisać grę, to napiszę grę, nie? No i tworzyłem tą grę, tworzyłem przez 10 godzin i w końcu mi się coś udało wykleić, ale nie pokażę wam tej gry. Nie pokażę. Chcę myśleć, że pokażę, ale ci nie pokażę. Jeżeli chcesz jednak, żebym pokazał, to wejdź na mojego fanpage'a i udostępnij post, który jest ostatni. Wiem, że to jest trochę wymuszenie, ale spokojnie. Wy mi wtedy pomożecie i będziecie mogli zagrać moją najgorszą grę na świecie. Ale zrymowałem, ażeś kurna, nie mogę w to uwierzyć. No, także jeżeli chcecie zagrać moją grę, udostępnijcie post na Facebooku, który możecie sobie zobaczyć tutaj. To jest Facebook, wejdź spokojnie, nie stresuj się. Ja wiem, że ty lubisz Facebook, ja wiem. Mój fanpage jest naprawdę fajny. A wracając do tematu, jaki ja w końcu jestem, to ja już kurczę nie wiem. No, znajemy, że szalony, już taki szalony chłopak. Tak ze mnie, wiecie, tak, chory jestem na gardło i dalej nagrywam filmy. Znowu mam wybrać obrazek, niedobrze. To jabłko wygląda ciekawie, wybieram jabłko. W co ubrałabyś się? Zaraz, to jest test na damskie kobiety? Jorzek myślał, że to nie jest na kobiety. Ale jak zwykle nic nie wiedziałem, więc dobra, uznajemy, że ubralibyśmy się na randkę w jakieś fajne ciuszki. Ja ostatnio dużo mam wspólnego z kwiatami, bo zrobiłem te koszulki dla was z kwiatami. O, rozwiązałem konkurs, tak by the way. Jeszcze nie wysłałem produktów, bo jestem chory, więc kurna, rozumienie trochę proszę. Ale rozwiązałem konkurs, więc jest dobrze. Jutro wyślę, dzisiaj wyślę. Jeszcze wieczorem dzisiaj wyślę, obiecuję. I niedługo w związku z kolejnym kastałem będzie kolejny konkurs, więc spokojnie, nie stresuj się, będziesz mógł wszystko sobie zrobić. Dobra, więc kwiatki, wybierzmy te kwiatki, bo one takie bardziej jakoś mi odpowiadają. Co chciałabyś dostać na randce? No kademy, ty nie wiedziałem, że to jest dla dziewczyn. Co mogę to zrobić? Wspólne zdjęcie, kwiaty. Ja nie wiem, co bym chciał. Ja nie jak był kobietą, co ja bym chciał na randce dostać? Czekoladki nie, bo mi się obżar i mi duba wyrosła. Kwiaty nie, bo ja do śmietnika wywalę. Wspólne zdjęcie nie, bo nie lubię zdjęć. Kosmetyki, biżuterię. No nie wiem, to wszystko jest jakieś takie materialne. No, uznajmy, że po co już bądź romantyczny, już pocałunek, dobra, już pocałunek.
pocałunek. Już wolę pocałunek spośród tego wszystkiego. A teraz scenka, podchodzi do ciebie brzydki chłopak. Mówi, że poznaje cię ze zdjęcia. Co robisz? Ew, day! On jest brzydki! No nie, jak jest brzydki, to nie można! Nie, żartuję, spokojnie, nie bądźcie tacy próżni. Pamiętajcie, człowiek ma w sobie coś więcej niż wygląd. Naprawdę, trzeba tylko to znaleźć. To nie jest takie trudne, trzeba się chwilę trochę wysilić. To znajdziecie na pewno. A w ogóle mam nowe okulary. Ktoś zauważył, czy nie? Bo nie wiem, czy ktoś zauważył. Nowe okulary mam. Chciałem zwrócić na to uwagę. Napiszcie w komentarzach, czy są lepsze niż poprzednie. Ja go nie znam, ale pójdę z nim na jedną randkę. Pójdę z nim na randkę. Czemu miałbym nie zostać, nie pójść na randkę, jak to może być fajny koleś? Ale ja nie jestem gejem, więc to tak ja się zachowuję, tak jakby podeszła do mnie brzydka dziewczyna. Nie wiem, czy wtedy bym się zgodził na randkę w sumie. No ale dobra, nieważne. Następnym razem wtykasz przystojniaka, ale on pali. Co robisz? Nie palimy. Fuj, uciekam. Gdybyście poszli do restauracji, co byś zamówiła? Oh, damn! Ale bym się obżarł w tej restauracji. Takie coś, bo tu są grzybsy i jest jakieś mięso. Weźmiom to. Jak chciałabyś, aby zakończyć ten wieczór? O Boże, to nie wygląda dobrze. Pocałunkiem, objęciem, wspólnym spacerem. Tu na przyjaciół podzielenia rachunkiem, zwykłym cześć. Nie wiem, mam to w dupie. Jaki wieczór w ogóle? Czyj wieczór? Z jakimś fajnym chłopakiem? Znaczy dziewczyną? Jak to jest z tym kiepskim, to nie wiem, jak bym chciał się zakończyć. Nie wiem, wspólny spacer będzie dobrze. Aktor. Popularny, cool i sexy. Każdy chce się z nim spotkać, ale nie ma dużo czasu na randki. Aha, czyli spotkam się na randce z jakąś aktorką. Nie aktorem! Z jakąś aktorką. Więc bardzo dobrze, bardzo by trafił, chociaż nie wiem, może one są takie jakieś. Aktorki mogą być trochę wybredne, ale nie wiem. Ja to tam nie wiem, bo kurczę, ja w ogóle nie wiem. I ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczymy się w kolejnym odcinku, jak już tylko troszeczkę pozdrowieję, bo staram się jak mogę, no kurna! Ty wy nie wierzycie, że się staram, a ja się naprawdę staram. Także wejdźcie na Facebooka, jeżeli chcecie tam sobie zagrać moją grę, tylko udostępnijcie posta, tak jak wam powiedziałem wcześniej, a ja was żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i na razie!